Cześć. Z tej strony Miłosz. Witam was jak co tydzień na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie rozmawiamy sobie o perfumach. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi materiałami. Ja dzięki temu oczywiście mogę rozwijać swój kanał, ale jest to także sygnał dla mnie, że to co robię ma sens. Ostatnio na moim kanale pojawiły się recenzje perfumowych nowości, m.in. Lalique Onkre Indigo, ale także świetny zapach na okres jesienno-zimowy, a mianowicie Altair od Parfums de Marly, ale Wiecie co, dużą przyjemność daje mi również nagrywanie e, o perfumach, które zostały już nieco zapomniane. Bo oczywiście e, omawianie perfumowych premier, które tyle co zostały zaprezentowane światu e, zawsze jest ciekawe. E, natomiast cieszy mnie również, kiedy mogę zaprezentować perfumy, które już swoje najlepsze lata mają chyba za sobą. Przykładem takiego pachnidła jest Armani Cedre, które bardzo często polecałem na swoim kanale twierdząc, że są to perfumy skrajnie niedoceniane i kilka osób z was napisało do mnie czy to drogą mailową, czy to na Instagramie, że pod wpływem mojej recenzji zakupiło te perfumy i że jesteście wręcz oczarowani. Dlatego też uważam, że warto przypominać o perfumach, które lata świetności mają już za sobą, które zostały wyparte przez nowsze premiery, przez perfumy niebieskie, którymi obecnie jest zalewany perfumowy rynek. I właśnie dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować 5 pachnideł, które, w moim mniemaniu, są takimi perfumowymi perełkami, które świetnie sprawdzą się na obecną porę roku. Mam oczywiście na myśli jesień, dlatego też, jeżeli jesteście ciekawi moich propozycji, no to zostańcie ze mną. Ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl. Jest to internetowa drogeria, w której oprócz perfum znajdziecie naprawdę szersze. Szeroki asortyment kosmetyków i wszystkiego tego, co związane z szeroko pojętą branżą beauty. Myślę, że wybór jest naprawdę duży i każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko fani perfum. I korzystając z okazji, przypominam o kodzie rabatowym o treści PERFUMOLOG, który to pozwoli Wam na zakup na tej właśnie stronie wszystkich dekantów, ale także niepełnych flakonów perfum o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczniemy od żywą P. Moim zdaniem te perfumy to świetny przykład na to, jak powinno tworzyć się pachnidła w stylu gourmand, czyli takie, które w składzie posiadają dość dużo nut typowo spożywczych. No bo nie da się nie zauważyć, że pito słodki zapach, ale wydaje mi się, że w odróżnieniu od nowszych premier, pozbawiony przesadnie słodkiej, ulepnej, ordynarnej wręcz słodyczy. Oczywiście są to perfumy słodkie, bo to wanilia gra tutaj pierwsze skrzypce, natomiast jest to słodycz, którą ja jestem w stanie Zaakceptować yy, i mówię to jako osoba, która nie jest fanem perfumowych słodziaków. Najciekawiej, jednak dzieje się tutaj na samym początku, bo to otwarcie w niczym nie zapowiada tego, co będzie działo się później. Powiedziałbym nawet, że to otwarcie jest trochę aromatyczno-ziołowe, nie da się nie zauważyć, że mamy tutaj dość sporo rozmarynu, ale także bazylii. Im później tym wanilia staje się bardziej dominująca. Dodatkowo towarzyszą jej migda. Wraz z tonką, i mamy tutaj taki efekt zapachu ciasta świeżo wyciąganego z piekarnika. Coś pięknego, moim zdaniem, genialne perfumy na okres jesienno-zimowy. Które moim zdaniem e, jakościowo biją znacznie nowsze pachnidła typowo słodkie. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to dajcie im szansę. Kolejne perfumy to Cartier Longvol EDT. Chyba z 20 razy słuchałem, jak wymawiać nazwę tych perfum, a i tak wydaje mi się, że zrobiłem to niepoprawnie. W każdym razie, zarówno wersja EDT, jak i EDP to moim zdaniem bardzo dobre zapachy. Nie mam pojęcia, dlaczego nie zdobyły większej popularności. Natomiast ja dzisiaj chciałbym się skupić na wodzie toaletowej i właśnie tę wersję. Uważam za lepszą. Zarówno w EDT, jak i w EDP. Rolę przewodnią pełni miód. Miód jest nutą dość ciężką w perfumach. Potrafi pachnieć kwiatowo, e, słodko, ulepnie, czy chociażby animalnie. Miód swoją bezkompromisową słodyczą potrafi przytłoczyć całą kompozycję. I właśnie dlatego stawiam na EDT, bo jest to miód podany w bardzo lekki, powiedziałbym nawet świeży sposób. No bo jest to miód w towarzystwie cytrusów, a także piżma. Pachnie to Naprawdę świetnie, bo z jednej strony są to perfumy świeże, ale wyraźnie przełamane tą delikatną miodową nutą, która nadaje całości kompozycji ciepła. Być może te perfumy są trochę monotematyczne, no bo one faktycznie nie rozwijają się na skórze w jakiś spektakularny sposób, ale mimo to uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra, solidna propozycja na jesień. A to głównie dlatego, że dla mnie. Jest to wręcz idealny balans pomiędzy świeżością a perfumami typowo słodkimi, właśnie ze względu na połączenie miodu z akordami wyraźnie bardziej świeżymi. Naprawdę fajne, niedoceniane perfumy. Z tego co sprawdzałem, jest mały problem z ich dostępnością. Nie wiem z czego to wynika. Nie są to perfumy zbyt popularne, ale to przecież działa tylko na ich korzyść. Fajnie pachnieć czymś innym niż Dior Sauvage czy Blue de Chanel. Kolejne perfumy to Calvin Klein Obsession for Men, czyli Stara Dobra Szkoła Perfumiarstwa. Bo perfumy te powstały w 1986 roku, więc dość dawno. Natomiast ja w nich nie czuję się jakoś nadmiernie oldschoolowo. Warto również dodać, że za 125 ml tego płynu możemy zapłacić mniej niż 100 zł. A biorąc pod uwagę to, że moim zdaniem te perfumy jakością biją większość, teraźniejszych premier, to uważam taką cenę za świetny deal. Według mnie są to piękne, balsamiczne, ambrowo-cynamonowe perfumy, w których po każdej aplikacji zadziwia mnie fakty, jak wiele się tutaj dzieje. Natomiast pomimo mnogości nut dość ciężko wyodrębnić większość akordów, które są deklarowane w składzie, ale to tylko świadczy o tym, jak świetnie zblendowane są to perfumy. Dla mnie jest to niemal Wzór perfum jesienno-zimowych. Ja nie czuję tutaj nic przestarzałego, natomiast opinie na temat tego zapachu bywają skrajnie różne. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że jest tutaj wyczuwalny retroklimat. Wydaje mi się, że może za to odpowiadać bardzo charakterystycznie podana lawenda, szczególnie w otwarciu, i właśnie ten akord może się niektórym osobom tak kojarzyć. Ja w tych perfumach nie czuję się źle, natomiast mówię o tym dlatego, że nie uważam tego zapachu jako bezpieczny zakup w ciemno pomimo niskiej ceny. Valentino Uomo. Te perfumy dość często są porównywane do pierwotnego Dior Homme. Czy one są jakoś bardzo do siebie podobne? Nieszczególnie. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego ludzie porównują obydwa te zapachy. Występuje tutaj podobna. Bardzo charakterystyczna pudrowość, pomimo tego, że skład Valentino tego nie sugeruje. Są to perfumy drzewne, ale z bardzo oryginalnym i ciekawym tłem, bo mamy tutaj również orzech, kawę a także czekoladę. I faktycznie czuć tutaj taki lekko, słodko podany orzech. Te perfumy są słodkie, ale bez typowo ulepnego charakteru. W bazie pojawia się również skóra, która pachnie jak bardzo delikatny zamsz, natomiast przez większość czasu ja wyczuwam tutaj nuty typowo drzewno-orzechowe. I wiecie co? Te perfumy kojarzą mi się bardzo, ale to bardzo delikatnie z wiewiórką. To znaczy nie chodzi mi o to, że te kompozycje są do siebie podobne, ale gdyby wiewiórka Miała swój odpowiednik, perfumy znacznie tańsze w mainstreamie. No to pierwsze pachnidło jakie przyszłoby mi na myśl, to właśnie, to właśnie Valentino Łomo ze względu na swój drzewno-orzechowy charakter. One są na tyle nietypowe, że naprawdę warto je poznać. Dodatkowo zamknięte w przepięknym flakonie. Jedynym minusem moim zdaniem są parametry, jak dla mnie projekcja mogłaby być troszeczkę lepsza. A ostatnie już dzisiaj perfumy to Roszasz mustaż EDP. I akurat o tych perfumach dość ciężko powiedzieć, że są niedoceniane, bo w naszej perfumowej społeczności zapach ten cieszy się dużą popularnością. Ze względu na dobrą jakość, ale także niewielką cenę. Natomiast na moim kanale chyba nigdy o nich nie mówiłem, dlatego też uważam, że warto poświęcić im krótką chwilę. W otwarciu wita nas różowy pieprz wraz z mandarynką, ale to wanilia jest tutaj pierwszoplanowym graczem. Wanilia, która nie jest podana w banalny sposób, powiedziałbym nawet, że jest to wanilia dymna, ze względu na obecność Benzoesu. I pomimo tego, że nie są to drogie perfumy, to mam wrażenie, że ta waniliowa baza pachnie lepiej niż niektóre znacznie droższe propozycje. Z tego co można wyczytać na fragrancie, niektórym te perfumy kojarzą się z aromatem herbaty, i faktycznie jest tutaj pewna. Zielona nuta, która może się tak kojarzyć. Dla mnie te perfumy naprawdę świetnie spisują się, szczególnie w okresie jesiennym. Flakon, a także nazwa mogłyby sugerować, że są to perfumy w stylu retro. Ten flakon wygląda trochę tak, jak flakoniki, które były produkowane dawniej. Natomiast moim zdaniem jest to zapach jak najbardziej ponadczasowy. I też nie widzę przeciwwskazań, aby kobiety nie mogły sięgać po te perfumy. Dla mnie jest to unisex. I na końcu parametry. Być może nie są to jakieś mocarne perfumy, bo na mojej skórze utrzymują się około 6 godzin, no ale wybaczam im to ze względu na niewielką cenę. Jeżeli lubicie dobre jakościowo perfumy waniliowe bez nadmiernej słodyczy, to polecam. I to już wszystko, dziękuję Wam za uwagę, napiszcie proszę w komentarzach, czy znacie perfumy, o których dzisiaj mówiłem, ewentualnie co o nich myślicie i czego używacie tegorocznej jesieni. Dziękuję za uwagę, zostawcie również łapkę w górę, dla lepszego zasięgu filmu bardzo mi to pomaga, widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!